Jeździ z nami pan Janusz Korwin-Mikke, publicysta, polityk, poseł na Sejm pierwszej kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego ósmej kadencji. Dziś jednak przede wszystkim znany z tego, że jest kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana serdecznie. Jak się panu podobało wczorajsze przyjęcie po polu? No, sala była wypełniona, bardzo żywo życzliwie reagowała. Klaski dodawały mi, to się właściwie w momentach, dodawały mi ducha. Bardzo miłe przyjęcie. To najważniejsze. To jest pana piąta kampania prezydencka. Jak pan widzi swoje szanse w porównaniu do poprzednich startów? No, wtedy dostawałem w sondażach 0,7, a w wyniku 2,5, to teraz jak mam w sondażach 8%, to podchodzi przez 3 albo 4, to wychodzi już tak nieźle. W wyborach prezydenckich startuje kilku kandydatów antysystemowych o zbliżonych poglądach do pana. Jak pan się zapatruje na ewentualną przyszłą współpracę z tymi panami? Chyba jesteśmy wskazani na współpracę. Tym bardziej, że tacy ludzie jak pan Kowalski był w UPR-ze, prawda? Pan mówił to koledzy z KMP. Kiedyś miałem dyskusję z panem Kowalskim w telewizji w Lublinie, to była pełna komedia, bo się nic nie różni praktycznie. Tak samo pan Wiki, nie musiałem dyskutować, bo się nic praktycznie nie różni. Jakieś tam drobiazgi ewentualnie. Z panem Braunem była akurat, bo to jest tak samo jak ja, monarchista, on jest, no, tylko on mówi, że on wierzy, że w Smoleńsku był zamach, a ja, że katastrofa i tam jest tylko różnica, jeśli pan Braun. I pewno tak jest, nie co przyjmuje jego programu, więc oczywiście są to różnice śmieszne. Pewnym zjawiskiem nowym jest pan Kukiz, który też zbiera akurat protestu, ale wyraźnie szuka go bardziej po stronie takiej związkowej, nie takiej. To bardzo dobrze, bo on zbiera trochę inny elektorat. Zresztą u mnie w partii było takie poruszenie, dlaczego pan Kukiz zawiera porozumienie z związkami zawodowymi. A to jest związek zawodowy rolników indywidualnie. To nie jest ale związek zawodowy tak naprawdę. To są drobni kapitaliści. Tak podają związek zawodowy, jest jednak związek zawodowy. Ten tam sympatyzuje, to jest kłopotki związek zawodowy lekarzem, się nazywa związek zawodowy. I zajmuje się. No, zajmuje się normalnymi warunkami pracy dla lekarzy, a nie bytowymi, tylko ustrojowymi, żeby ten ustrój zmienić na normalny. Także są takie dziwne firmy, które się rejestrują jako związki zawodowe, bo to daje rozmaite korzyści, no ale to nie są, tak naprawdę to nie są związki zawodowe i to nie jest żaden wstyd nawet z nimi rozmawiać, także mam o to pretensje. Pan Kukiza każdy zbiera swój elektorat. W sumie razem, jak to dobrze pozbierać, to jakieś 30-40% się może uciągnąć w porach parlamentarnych, bo po prostu ludzie mają dosyć tego wszystkiego. Najgorsze to jest to, że nasi wyborcy są w Londynie, nie? Według ostatniego sondażu tam w Londynie 47% w wyborach do Europarlamentu. 47% Polaków w Londynie chce głosować na nas. Bo nam szkoda, że nie głosują na nas tutaj, nie? Jakby tam w Londynie wyjechamy. A teraz czytam, że 2 miliony młodych ludzi znów chce wyjechać. Jeżeli Korwin nie dojdzie do władzy, jeżeli coś się nie zmieni, to już wyjeżdżają. To kolejne 2 miliony. No? Jak on pójdzie na spotkania ze mną, to na spotkaniu ze mną jest ludzie w granicach 23-27 lat mniej więcej. Są młodsi, są starsi. Czasami się nawet trafia przyjdzie 3-4 gimnazjalistów, prawda? W tym się wszyscy śmieją, o gimnaza przyszło. Wielkie brawa i życzliwość jest ogólna, prawda? Takie życzliwe śmiechy na każdym razem. Jest gimnaza, no, ale tak naprawdę to są 23-27 lat. Ludzie, którzy w normalnym kraju dawno byli przedsiębiorcami, dawno byli kwalifikowanymi robotnikami, dawno by mieli własne firmy, albo pracowali, byli fachowcami, już by sobie brali jako 17-latkę na żony, zakładali związek małżeński. A dzisiaj ci ludzie nie wiedzą, co sobą robić, nie wiedzą, czy wyjechać za granicę, czy założyć firmę, czy może zamykać już firmę. Bardzo wiele ludzi mówi, panie, ja będę pana głosował, właśnie muszę zamknąć firmę w tej chwili, bo bym tam ZUS dokopał. To są sfrustrowani ludzie. Ci ludzie przecież ogromną większość dochodu narodowego utwierają mężczyźni w wieku 26-27 lat. To jest najbardziej energiczna część społeczeństwa. Oni robią najwięcej innowacji. Człowiek po starszym 25 lat już nie ma takiego umysłu innowacyjnego, to już jest w sensie naukowym. No nie każdy oczywiście, ale są wyjątki. Ale generalnie po 25 człowiek staje się przerubaczem. Przerubaczem, a nie idei, a nie twórcą nowych idei. I ci wiedzą, ich talent jest marnowany. Tam, gdzie w Chinach ludzie konstruują rakiety kosmiczne, rakiety na Marsa konstruują, no,
kolejne razy 500 na godzinę, u nas ludzie konstruują nowe systemy obchodzenia ustaw podatkowych. Mają duże sukcesy na tym polu oczywiście, ale to nie o to chodzi. Jeszcze takie jedno pytanie po współpracy z innymi ugrupowaniami. Z jakim ugrupowaniem najchętniej by Pan współpracował podczas przyszłej kadencji parlamentarnej? Z Kongresowej Prawicy oczywiście. Polityki realne to są jedyne partie prawicowe, z którymi można rozmawiać. Kompetencje byście Państwo jakoś podzielili sobie, czy jednak staralibyście się współpracować na równi? Na razie nie idziemy z góry na niedźwiedziu. Żadna z naszych partii nie jest jeszcze w Sejmie. Przepowiadam, na razie są wybory prezydenckie. Dobrze. Teraz przede wszystkim chciałbym zapytać się o Lasy Państwowe. Prywatyzować, czy jednak zostawić jako element majątku państwowego? Lasy zawsze powinny być prywatne, były królewskie, maglarskie, nigdy nie były państwowe. Państwo jest złym gospodarzem lasów. Robi lasy jednopienne, robi monokulturę leśną. Łatwiej się wyrębuje, ale to nie jest zdrowy las. Natomiast nie bardzo mamy komu sprzedać, bo żeby sprzedać las, to trzeba sprzedać cały odstęp. Nie można to sprzedać na hektary, bo ludzie podbijają wszystkie zające, oczywiście zjedzą natychmiast. Bo jak ja nie zjem, to sąsiad zje, więc nie mam wyboru. Musimy się dorobić magnatów, także jak będziemy mieć tych magnatów, ale daj Boże i króla, to wtedy pomyślimy o prywatyzacji. Na razie z przykrością oznajmiam, że nie ma tych magnatów. Musimy mieć ludzi, którzy mają majątek tam 500 miliardów, prawda, czy 2 biliony. A to jest taki las, taka fajna zabawka. No bo jestem dumny posiadaczem Puszczy Białej, prawda. No i taki, tacy są nam potrzebni, ale na razie ich nie ma, w związku z czym na razie nie będziemy prywatyzowani niestety. Rozumiem. Teraz chciałbym się zapytać o przede wszystkim Chiny. Co Pan sądzi o koncepcji budowy nowego jedwabnego szlaku? Budowy szlaku są handlowcy. Szlak przecierał Marco Polo, a nie państwo hiszpańskie, albo państwo portugalskie, albo państwo angielskie. Mimo tego są handlowcy, żeby to robili. To nie jest dla mnie problem, ale prezydenta. Który z historycznych polityków jest dla Pana autorytetem? Historycznych polityków. Może Franciszek Gierek węgierski, może. Trudno powiedzieć. No jest wielu ludzi, każdy miał swoje klęski i sukcesy. Marmer będzie Lubolski na przykład. A tu polityk ten tragiczny, bo w końcu zrujnowano całe dzieło jego życia przecież. Kretyni powstańcy to rozwalili. Mam Deak, węgierski świetny polityk, czy może to jest węgierskich polityków Horthy, Mikołaj Horthy, świetny polityk węgierski, hrabia von Kastahorka, no. Talera, Metternich, to nie byli politycy, to byli tak naprawdę urzędnicy państwowi, nie? Reagan w jakiejś mierze Thatcher. Z wielu polityków, na których warto się wzorować w historii. Takie, że patrzę w Polsce, no, z polskich polityków, no. Przed wojną to mieliśmy takich polityków jak Korfanty, Witos, to byli wybitni politycy. Niestety oni byli w cieniu ludzi, którzy ich tam. To mam silni. Mam na myśli przed tym Piłsudskiego, prawda, który zajmował się pakowaniem przeciwnego do więzień. To były ulubione zajęcia. Więc. Korfanty na pewno był wybitnym politykiem. Witos, Witos jest nieznanym politykiem, bo się atakuje go. Wielka ludowca, który siedzi. Tak naprawdę był prawicowym działaczem. Tak naprawdę był prawicowym działaczem. A Witold był takim działaczem chłopskim, takim raczej prawicującym. Oczywiście miał zdrowe poglądy na gospodarkę, na wszystko. Nie był lewicowy, oczywiście wychwala się tam Tuta, prawda, czy innych lewackich polityków ludowych, ale to z Mikołajczyka, ale Witold był wybitnym politykiem, na pewno. Miał wyczucie sytuacji. Jeszcze patrzę zagranicznych polityków. No generał Franco, a to jest polityk, to jest generał, tak? Pinocheta, to sobą nazywać politykiem, ale mało kto na przykład wie, że przecież Pinochet nie zrobił tego zamachu. Znaczy był szefem sztabu mianowany przez zaziemnego socjalistę.
Tutaj w jego gabinecie pojawił się dowódca floty, dowódca sił powietrznych, dowódca armii, dowódca policji. W gabinecie to meldowaliśmy i albo robię zamach stanu, albo cię aresztujemy, robimy sami zamach stanu. Teraz cały splendor i wszystkie represje spłynęły na Pinocheta. Tak naprawdę był Bogu duch tym jest. Temu wszystkiemu. Ale za to również ono to zrobił udany prawicowy zamach. Przeszedł do historii dzięki temu. Jak się ma swoich zwolenników jeszcze? No, oczywiście. No, wybitne nasze teatro, to się dzieje, gdzie wielki był, zniszczy dzieło Pinocheta. Socjaliści tam rządzą i niszczą to jak mogą, ale to czy tam w ciągu 2 lat się stało się najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej. Co pan sądzi o takiej wybitnej postaci jak Ludwig von Mises oraz Friedrich August von Hayek? No, oczywiście, że Friedrich von Hayek i Zes, Rothbard, to jest cała szkoła taka, ta austriacka. Bo szczerze mówiąc, czynnik z tymi filmami to jest taki łagodny. Ten, ale nie by zrealizowano tylko metody Friedmana. W Chinach działają nie według słowa austriackie, tylko według Friedmana. Są Friedman, to było to straszne, że Chiny były niby komunistyczne. Się nazywają, że do dzisiaj będzie komunistyczne. Przecież Friedman tam miał te 30 układów na uniwersytetach. No i zrobiono odgórnie to się odfirma, i teraz Chiny są potęgą gospodarczą. A natomiast u nas się mówi, że budujemy kapitalizm, a przecież budujemy eurosocjalizm, jest coraz gorzej. Tak również było w Chile właśnie, też Chicago Boys przyczynili się do liberalizacji gospodarki właśnie chińskiej. Tak, to działało. Skoda, że Pinochet nie był konsekwentny, bo nigdy nie rozwiązał związków zawodowych. Bo jedno to zrobić, tego nigdy nie zrobił. Bo jednak go wspierały też te związki zawodowe. No. Związki zawodowe go wspierały też w pewnym momencie. Tam był taki dziwny układ, że on miał za sobą około 25% opinii na starcie, bo też ponad 50% na starcie. Czyli to była narodowa demokracja, że była ta partia prawicowa. A przecież go zrobił socjalistów i chadeków. Chadecy to zgadzają, to nas pobożni, a socjaliści nie. Ale po roku czy dwóch działania przez Pinocheta, miałby to ponad połowę. Ja pamiętam, można mówić 20 parę lat. Bo do 20 paru lat to był taki referendum, że trzeba oddać władzę. I no wtedy słyszałem takie głosy, że tylko bogaci będą głosowali na Pinocheta. 148% głosów. No, nawet nie. Mam teraz pytanie dość typowe, bo jest to pytanie odnośnie aborcji oraz in vitro. Mógłby pan się jakoś właśnie odnieść do... To są dwie różne sprawy. Jak mówił Ronald Reagan, z aborcją się odbierają wyłącznie ci, którzy skrywają nie broni. Natomiast co do nich, ja nie rozumiem tego sporu, to w ogóle jest jakiś jeden z absurdalnych sporów. Nie ma żadnego zakazu dokonywania zabiegów in vitro. Nie ma żadnego zakazu. Natomiast spór tyczy dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy finansować ze Skarbu Państwa? I oczywiście nie. Tym bardziej, że finansowane ze Skarbu Państwa to kosztuje potworne pieniądze. Natomiast w tej chwili prywatna klinika taki zabieg potrafi wykonać za mniej więcej 200 zł. To jest cała wielka afera. Teraz koszt tego zabiegu. Lekarze, żeby ułatwić życie, wybierają to jajeczko i oni doprowadzają do jego podziału. I zrobić z tego tam 8 czy 16 jajeczek, zapłodniają to wszystko. No i teraz ten jeden zarodek, no resztę się zabija, zabudzi opory. Bo sobie lekarze są łatwiej życie. No nie ułatwiajmy sobie życia, nie wezmą jedno jajeczko. Zapłodnią, poczekają, niech to za miesiąc wezmą sobie, a następne, na kolejne 200 zł. I w ten sposób, prawda, kiedyś tam za miesiąc, dwa, trzy, już czekali 5 lat. Na to nie sobie poczekają jeszcze parę miesięcy. A nie naruszajmy zasady świętości życia, no bo nie chodzi o to Kościół katolicki, chodzi po prostu pewną zasadę. Zasadę u mnie przecież w UPR-ze, pamiętam tą dyskusję na ten temat, że wsparcie są wyrzetyliście tak bardziej. No tak, dla was katolików to zabicie płodu to nie żadnym problemem. Dusza idzie do raju, jak spodziewał się dla wcześniej czy później, to nie ma żadnego znaczenia. Dla nas ateistów jest to zniszczenie niepowrotnych kombinacji genów, być może geniuszem, być może tego nie. My ateiści jesteśmy przeciwko aborcji. No, dla katolików nie bardzo rozumieją, że katolicy są przeciwko aborcji, że dusza jest nieśmiertelna, a katolik ma tylko duszę. Więc o co tu chodzi? Teraz mam takie pytanie akurat o politykę zagraniczną. Chodzi mi przede wszystkim o Polaków na Litwie i o traktowanie rządu litewskiego właśnie.
tychże Polaków. Tu pana zaskoczę. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem wtrącania się wewnętrzne sprawy Litwy, Białorusi, Ukrainy. Bo jeżeli się wtrącimy, to natychmiast Polacy są traktowani jako piąta kolumna i są tępieni. Tylko dlatego Polacy na Litwie są tępieni, że rząd polski się do nich wtrąca. Mam sobie wyobrazić, że tutaj rząd niemiecki idzie wtrąca sprawy Niemców na Opolszczyźnie. Jaka byłaby nienawiść do Niemców, prawda? Natychmiast. I dokładnie to samo się właśnie dzieje na Litwie. Na Białorusi też ten Łukaszenka to Polaków na rękach prosił. Rozbudował świątynię katolickie, dawał na niej pieniądze. Dlaczego? Nie z miłości do Polaków, absolutnie. Z całym powodu, dla których komuniści w Polsce forsowali kościół protestancki i prawosławny, jako przeciwwagę dla katolickiej. I on tam jako przeciwwagę dla dominującego prawosławia forował kościół polski, żeby była równowaga. No i niestety polska agentura, powiedzmy sobie jasno, to polski wywiad przerobił Związek Polaków na Białorusi, na agenturę polskiego rządu. Rzeczywiście to wzbudziło zarówno niechęć Białorusinów, jak i Łukaszenki samego. Ale w Białorusinów. Proszę wyobrazić, że tutaj na Opolszczyźnie Niemcy będą mieli, Polacy, znaczy obywatele polscy, południa niemieckie będą mieli jakieś przywileje specjalne. No to natychmiast budzi to niechęć polskich sąsiadów. Nie? No i to karta Polaka na kod budzi niechęć do Polaków, do Białorusi. My dokonujemy niedźwiedzie przysługi. Jeżeli się nie podoba na Litwie, to nie jest sprzedawa. To są panią przyjemną do Polski, bardzo proszę. Natomiast nie widzę powodu, żeby ingerować w wewnętrzne sprawy obcych państw. Ja jako prezydent Polski będę dbał o tych, co płacą podatki w Polsce, czyli o obywateli polskich, a nie o Polaków w Kazachstanie. Czyli Polaków gdzieś tam, którzy płacą podatki w Kazachstanie. No, trudno. Bądźmy konsekwentni. Ja jestem polityk narodowy w tym sensie, że uważam za ważniejsze naród od społeczeństwa. Jestem przeciwny, jeżeli jestem politykiem, to jest państwo. Mam o państwo polskie, a nie o... To jest bardzo ważna różnica. Na przykład mamy kwestię jedlawnego. Pan Kwiatkowski przepraszał za jedlawne. W życiu nie przeprosił za jedlawne. Bo co ja mam z tym wspólnego? Co ja z tym wspólnego? Zgodnie z konwencją haską, za porządek prawny na terenie okupowanym odpowiada państwo okupujące. Jak od Polska dzisiaj wzięła wojnę Ukrainie, zajęła Lwów i we Lwowie wynikły zamieszki antysemickie, to będzie to rząd polski. Rząd polski tam ma wojsko i policja, rząd ukraiński nie. Jeżeli coś się stało w Jedwabnym, to ten rząd niemiecki, a nie polski. I dlaczego będzie z nich przepraszał? Czy Niemiec będzie przepraszał? Tam są i polski biskup, to wcale nie przeszkadzało, to przeciwnie się zachęcało do tych ekscesów antysemickich. To prezydent Niemiec ma przepraszać. Dlaczego polski? A prezydent Kwaśniewski nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko prezydentem obywateli polskich tutaj, prawda? Polska nie ma z tym nic wspólnego, powtarzam. To tak samo dokładnie jak Czołgosz zabił prezydenta McKinleya w 1901 roku, czy piątek, czy coś takiego. To też Polska ma za to odpowiadać. No nie. Teraz wracamy właśnie do wyborów prezydenckich. Co by pan uczynił jako przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? Obszerne pytanie. Pierwsza rzecz taka, którą by pan właśnie postarał się zrobić. Pierwsza to pójść spać oczywiście po wyborach. Odejdźmy sobie. Natomiast co bym zrobił, że powinna nazwać ustawy. Są ustawy o wyrzuceniu kary śmierci i likwidacji podatku dochodowego. One są niesłychanie ważne ustawy w Polsce. Brak kary śmierci powoduje, to nie o to chodzi, tam mordercy i tak dalej. To zachwiewa całą koncepcję człowieka. Człowiek staje się nieodpowiedzialny. A na przykład co spowodował brak kary śmierci? Miesiąc temu, nawet bliżej, pod Gdańskiem, facet wypuszczony z więzienia za zabójstwo. Zabójstwo, nie chyba nie za morderstwo, ale zabójstwo. Zamordował pierwszą lepszą kobietę, którą wpadła w łapę. Powiedział, że zrobił to po to, że chce pójść do więzienia na resztę życia. W więzieniu jest dobrze, dają mu za darmo, że nie widzę, a kara śmierci mu nie grozi. I krew tej kobiety jest na rękach tych, którzy znieśli karę śmierci. Pomija prawa Cynkiewicza, prawa i inne takie rzeczy, gdzie łamiemy konstytucję, łamiemy podstawowe prawa człowieka, tylko dlatego, żeśmy w tym czasie nie powiesili pana Cynkiewicza. Gdyby on był 25 lat powieszony, to by nie był problem. A teraz on siedział 25 lat, wyszedł,
i ma prawo być traktowany jako normalny, ale skąd wymyślał się równe, że miał w więzieniu pornografię dziecięcą, to z tego powodu się tam wyrobił, że robi takiego jakoś przytrzymać w kryminale. Łamie się prawo, robi się kpiny z prawa, z konstytucji. Tylko dlatego, że go nie powiesili. Właśnie kilka temu trzeba było powiedzieć. I nie byłoby tego problemu. Skarę śmierci trzeba przywrócić koniecznie. A sądownictwo oraz więziennictwo również pan by sprywatyzował? To jest on? Sądownictwo i więziennictwo również by pan sprywatyzował. Więziennictwo oczywiście. Dla prokuratury bym zrobił prywatną konkurencję, czyli pan może zostać prywatnym prokuratorem, czyli krótko mówiąc, właśnie pan licencję na to już 1000 zł i pan panu oskarża. Jeżeli pan wygra, to pan dostaje tam jakąś mówią o stawkę, jeżeli pan przegra, to pan płaci 2000 zł. To będziemy podejmowali się spraw wygranych, ale byli bardzo ostro taką konkurencją dla takich małe stacji rybackie, są konkurencją dla wielkich trawlerów. Konkurencja. Natomiast problem sądownictwa tak, jest bardzo poważny. To nie jest tak, że się nagle mogą rozwiązać w tym iga. To jest bardzo poważna sprawa na lata. Bo nie możemy naruszyć powagi sądownictwa, nie możemy naruszyć niezależności sędziów, a z drugiej strony nie można dopuścić sędziowie prawda się w szarogęciu. W normalnym kraju, czyli w monarchii, jest tak, że sędziowie są niezależni, a w momencie, kiedy coś się złego dzieje, to po cichutku wkracza monarcha, bez robienia hałasu, prawda? Swoją władzą to usuwa tego sędziego po cichutku, pełnym współczynku, czy coś takiego. Nie? Natomiast w demokracji jest straszna sprawa, bo sędziowie się w szarogęciu robią co chcą, no i nie ma jak ich usunąć bez robienia hałasu, bez naruszenia powagi całego systemu sądownictwa. I z tym trzeba robić porządek. Ja jestem zwolennikiem powołania sądów kapturowych, złożonych z byłych sędziów, znanych z tego, że byli katodami, czyli tacy niewyrozumiali. I żeby te sądy w niejawnych procesach mogły usuwać ze składu sędziowskiego osoby podejrzane. No bo jakoś to trzeba załatwić ten problem, jest poważny. Gdzie trzeba zmienić całe sądownictwo, a trzeba na przykład prowadzić roczki sądowe, tak jak było przed wybierami, że sędzia nie sądzi we własnym mieście. Nigdy. Jak to może być, że sędzia w Opolu siedzi, jego podsądny, żona podsądnego w Magnum z żoną sędziego, prawda, to się zdają. Nie wiem. Jeszcze mam takie jedno krótkie pytanko, takie. Dlaczego ludzie powinni na pana głosować? Jest tylu kandydatów i dlaczego akurat na pana? Takim jednym zdaniem się mógł pan odpowiedzieć. No, ja to mówię od 50 lat i mają gwarancję, że nic nie pomyłem, bo nie podoba mi się od lat. To mówiłem, mimo że miałem o wiele bardziej korzystne oferty. Skądinąd, żeby teraz zacząć robić co innego. To chyba daje jakąś rękojmię, bo inni politycy mieli tam poglądy, prawda, tutaj wszystko. Ja poglądy raczej szlifuję, niż zmieniam. Mam w tej chwili bardzo dokładnie dopracowane. Dokładnie bardzo wiem, co trzeba zrobić, bo to jest doświadczenie. Się weryfikuje przecież różne, bardziej naiwne na przykład. Kiedyś byłem zwolennikiem takiej prywatyzacji pracowniczej nawet. Jak zobaczę, co się dzieje z własną pracowniczą, to się włosy podniosły, prawda? Już mi to do głowy teraz nie przychodzi. No, oczywiście prywatyzacja pracowniczej, ale jak ją robić, prawda? Z licytacji trzeba robić uczciwie. No, także no już teraz jestem bogatszy od doświadczenia, bo trzeba powiedzieć, bo wiele naszych postulatów sprzed tam 30 lat, 40, w tej chwili zrealizowanych też mam zawodową służbę wojskową, a nie powoł, prawda, już mamy jednak było wszystko jakiś przemysł. No bo prywatny, już ta ingerencja rządu podatkowa jest uważana jednak raczej za zło niż za coś dobrego. To jest wielka zresztą rzecz. I muszę powiedzieć, że czuję się dumny, że w wyniku działalności takich ludzi jak ja, Jan Jakiewicz, Wiadowski, cały Centrum Adama Smitha, cała kupa takich ludzi, ludzi jest w wyniku naszej działalności. Bardzo intensywnie. W Polsce nie istnieje żadna Syriza ani Podemos, prawda? To pan Ikonowicz, który ma poglądy tam w Syrizy, prawda? No to jest marginesem zupełnie. No bo jednak mimo wszystko ta nieustanna, pracowita propaganda no, powiedziała, że w sensie ludzie lubią, że ludzie jest głupia, bo to jest niemożliwe, że więcej nie mówić niż mogę. Ale my w tej chwili wśród tych 10%, które się odzywają od polityką, jesteśmy bezwzględnie dominującą siłą. Dziękuję panu bardzo za wyczerpujący wywiad. Pan Janusz Korwin-Mikke dla studentów LRP. Dziękuję bardzo.